Szanowni Państwo, nie opadły jeszcze emocje po wyborach parlamentarnych i po referendum, w którym wzięło udział znacznie mniej osób niż chciało to zrobić, z powodu postawy członków komisji wyborczych, przepytujących wyborców, czy chcą wziąć kartę referendalną, a tym samym czy zgadzają się ze stanowiskiem opozycji, aby referendum zbojkotować. Nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele osób zostało postawionych w niejednoznacznej sytuacji. Nie każdy, zwłaszcza starszy, orientował się, co oznacza rezygnacja z trzeciej kartki. A przede wszystkim nie każdy miał w sobie tyle siły psychicznej, aby przyznać się wobec komisji, czasem wobec osób w jakimś stopniu sobie znanych, że w referendum jednak weźmie udział. Było to niewątpliwie pytanie o deklarację polityczną, a tym samym stanowiło naruszenie prawa obywatela do tajności głosowania. Teraz jednak opinia publiczna skupiona jest już na innych problemach. Serwisy informacyjne karmią nas na co dzień lawiną niepokojących wieści. Nie wiemy, kto będzie rządził, a tym samym co czeka nas nie tylko przez nadchodzącą kadencję parlamentu, ale też co czeka Polskę w perspektywie historycznej. Gdyż wiele decyzji nowego rządu będzie miało decydujące znaczenie dla historii Polski już na zawsze. Wszak za naszą granicą toczy się wojna, której losy zbiegają się z naszymi. Prowokacje na Bałtyku, na wschodniej granicy, nieprzychylne Polsce poczynania niektórych sąsiadów, nasilające się akty terroryzmu oraz pełna agresji manifestacje w wielu miastach Europy Zachodniej, konflikty i wojna na Bliskim Wschodzie. Wszystko to powoduje pogłębiający się lęk. Lęk o przyszłość, naszą, naszych dzieci, naszej ojczyzny i świata. Niedawno zmagaliśmy się ze stresem pandemii COVID-19. O jego bardzo negatywnych skutkach dla zdrowia fizycznego i psychicznego napisano setki artykułów naukowych. Zrobiono setki badań. Obecne nasilenie napięcia związanego z niepewnością jutra również stwarza ryzyko pojawienia się w społeczeństwie ujemnych konsekwencji przewlekłego stresu. Są one bardzo rozległe, a u każdego mogą przejawiać się w inny sposób. Może nim być na przykład spadek odporności fizycznej i psychicznej, schorzenia różnych układów, na przykład ruchowego, jak bóle krzyża, bóle mięśniowe, bóle głowy, trudności ze snem. W wyniku przewlekłego napięcia i niepokoju może dojść do zaburzeń pracy serca, nadciśnienia tętniczego, a nawet zawału mięśnia sercowego i wylewu krwi do mózgu oraz zaostrzeń chorób układu oddechowego. Szczególnie częstą reakcją na przewlekły stres są różne zaburzenia ze strony układu nerwowego, a więc zaburzenia psychiczne, zaburzenia nastroju, nerwice, depresja, fobie, wypalenie zawodowe, rozdrażnienie i nerwowość, impulsywność i agresja, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, brak sił do życia, apatia, poczucie bezradności, podejmowanie prób samobójczych. Mogą pojawić się również zaburzenia procesów poznawczych, na przykład uwagi, refleksu, pamięci, w podejmowaniu decyzji, zaburzenia tempa pracy, racjonalności myślenia. Nasila się również wtedy konfliktowość w stosunkach międzyludzkich, przemoc fizyczna i słowna. Wobec tego stresu, związanego z tym, co dzieje się na świecie, możemy przyjąć postawy poddania się niepokojom i paniki, myślenia katastroficznego lub też postawy czynną, zadbania o własne zdrowie psychiczne i wnoszenia samemu pokoju w relacje z innymi. W sytuacji permanentnego poczucia stresu psycholodzy radzą: po pierwsze, wyłącz dopływ informacji, odpocznij od nich. Zaakceptuj niepewność co do przyszłości. W trosce o własny dobrostan zachowuj pokój serca. Ponadto oceń fakty. Fakty na dziś i to, co możesz dziś zrobić sensownego dla siebie i innych. Zajmij się czymś relaksującym. Czymś ciekawym, pożytecznym, koniecznym ze względu na swoje własne obowiązki. Zadbaj o siebie, o swoje choćby małe przyjemności. Zadbaj też o innych. Żyj nadzieją, że sytuacje nawet bardzo trudne osobiście czy społecznie mogą uruchomić potencjał dobra. Człowieka wierzącego odsyłam na front walki, bronią niezawodnej nadziei pokładanej w Bogu, Panu każdego czasu.
bronią zaufania mu, zawierzenia, ufności na przepadły. Wszak każdy z nas może być pewien, jak prorok Izajasz, iż Bóg w cieniu swej ręki mnie ukrył, utaił mnie w swoim kołczanie. Dziękuję Państwu.